zapraszam Was na nowy film, w którym pokażę Wam 10 miejscówek, które są fajne do robienia zdjęć. I są to miejscówki na Kazimierzu, na krakowskim Kazimierzu. Jestem fotografką i robię sesje plenerowe, więc będą to miejscówki, które często wykorzystuję podczas właśnie sesji z parami lub z dziewczynami. I ostatnio też w filmie pokazałam inne miejscówki, także zapraszam do filmu, gdzieś tu się pokaże pewnie załącznik do tego filmu. Też są to miejscówki z Krakowa, także jeżeli lubicie robić zdjęcia, jesteście w Krakowie lub będziecie w Krakowie, to na pewno Wam się przydadzą te właśnie miejsca. Także zapraszam do oglądania. No i tak, ja lecę, bo teraz się spóźnię na tramwaj. Ja. Na Kazimierzu, na ulicy Józefa i tu jest pierwsza miejscówka, którą bardzo dużo osób zna. Znaczy to jest w sumie dużo miejscówek, bo tutaj są i graffiti i sławne na Kazimierzu skrzydła, między którymi można sobie fajnie zrobić zdjęcia. Więc jeżeli będziecie chcieli to zobaczyć, to tutaj jest właśnie to miejsce ze skrzydłami. A jeszcze obok, którą chyba niektórzy znają, niektórzy jeszcze nie, to miejscówka z fajnym napisem. Zaraz Wam zrobię zbliżenie, bo mam też aparat. Na razie nagrywam telefonem w ogóle. Tak naprawdę można sobie tutaj przejść po prostu na godzinkę i naprawdę się przemieścić między tymi wszystkimi miejscówkami. Najlepiej wysiąść w ogóle, jeżeli jeździcie tramwajem. No najlepiej, bo w sumie autem to jest mało miejsca, żeby zaparkować. Jedźcie tramwajem i wysiądźcie na Miodowej, na Wawrzyńca możecie wysiąść, albo po prostu gdzieś w pobliżu Kazimierza Starowiślnej. No, najbardziej rekomenduję właśnie Miodową, bo stamtąd jest bardzo łatwo dotrzeć tutaj. I było to mega, mega fajne miejsce. Pokażę Wam, jakie tu kiedyś zdjęcia zrobiłam w ogóle, bo mega jest fajnie tutaj, w tym dziedzińcu. No, można poszaleć tutaj. Tutaj też są fajne graffiti. I vintage store w ogóle jest, więc jak widzicie, tutaj na Józefa jest naprawdę dużo miejscówek, szczególnie w tym dziedzińcu. No, to była bardzo znana miejscówka, ale teraz idziemy do fajnych drzwi. Zaraz Wam pokażę bardzo fajną miejscówkę. Dajcie znać, która miejscówka Wam się najbardziej podobała i gdzie zajrzycie następnym razem, jak będziecie na Kazimierzu. Muszę Wam powiedzieć też, że dużo miejscówek było strasznie zatłoczonych i nie wszystko ładnie mi się udało nagrać, bo dużo było strasznie aut i ludzi, więc pewnie w jakieś takie dni powszednie to o wiele lepiej wygląda. Mam nadzieję, że Wam się film podobał i może zrobimy drugą część na innej dzielnicy Krakowa.
I jeżeli jesteście ciekawi albo macie jakieś propozycje dotyczące miejscówek na Kazimierzu czy w innej dzielnicy Krakowa, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Zapraszam do subskrypcji i na kolejne filmy zapraszam Was i do zobaczenia później. Pa!